Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szweigert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a dziś, drodzy Państwo, porozmawiamy o Robercie Mazurku, który się okazuje być głupszym od Andrzeja Dudy. Ale to nie jest największy news. mi Państwo, musicie to posłuchać. Otóż w wywiadzie na kanale Zero, który prowadził Robert Mazurek z Jurirem Felsztyńskim, historykiem, specjalistą do spraw służb specjalnych. Zadał pytanie, w którym na dzień dobry stwierdził, dlaczego Rosja się nigdy nie zbuntowała i nie obaliła cara. Posłuchajcie, drodzy Państwo, bo to trzeba po prostu wysłuchać. Dlaczego nie było? Dlaczego Rosja nigdy się nie zbuntowała? Dlaczego Rosja nigdy nie obaliła cara? Rewolucje były wszędzie. Rewolucje były we Francji. Rewolucje były wszędzie, a w Rosji nie. Szanowni Państwo, to nie jest żart. Robert Mazurek... Y Pacet, który naprawdę ma gigantycznego, pracowałem z nim w tygodniku wprost. Przez sekundę, nawet w gremii media, w press publice, kiedy. Ja zostałem redaktorem naczelnym, uważam, że to on akurat uciekł z pokładu, nie byłem godzien być jego redaktorem. Natomiast no, Robert Mazurek, który nie wie o czymś takim, jak rewolucja, już nie powiem, o rewolucji październikowej, która obaliła carat, ale przecież mieliśmy też rewolucję, Lutową. No, w, w, umówmy się, że. rząd no ale... Tak, czy znaczy nie? No, że akurat październikowa to, 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 to nie było już obalenie caratu, to było już przejęcie władzy przez komunistów. Tak. Właśnie cara to obalono wcześniej. Natomiast chodzi o to, że. W Rosji było wiele buntów i wiele rewolucji antycarskich. I to w ogóle jest śmieszne, że człowiek aspirujący do miana intelektualisty, człowiek, który urządza swoim interlokutorom, tym, którzy z nim rozmawiają, urządza często quizy, zadaje pytanie. Pamiętam jak ośmieszał Fogla zadając mu pytanie o tym gdzie, gdzie jest fabryka tych samochodów tych Izera zdaje się. Jak zadawał pytania ile jest parków narodowych i chciał ludzi z tego rozliczać. I nagle człowiek idzie na wywiad z historykiem i stawia pytanie, które dowodzi tego, że no, krótko mówiąc, nie to, że, ma, że nie powinien być magistrem, ale no, miał, powinien mieć problem z ze zdaniem matury. Szkoła podstawowa. W szkoła, szkoła podstawowa tak, tak, więc to jest, to jest bardzo na ciekawe. Mój chyba jeszcze, Twój program historii w szkole podstawowej. Chyba tak, nie ale. Nie klasa 3 czy, czy już usną. Ale w Rosji, w Rosji akurat buntów było co niemiara. Wystarczy wpisać sobie po prostu powstania w Rosji, to trochę jak Tomku, zanim żeśmy weszli na Antonię, Tomek sobie żartował, że to tak, jakby zadać yy, po prostu pytanie, dlaczego w Polsce nie było powstań. Za mało polskich. trzeba. Jak i by za mało. Nie było w ogóle. No nie było Power nie było Postępny, nie, nie było tak. nie, tak. by nas uleczyły Po prostu tak. po ja, za każdym razem. Ale i Ale... wielkopolskich. Ja sobie przygotowałem takich parę. bo Stwierdziłem, Szanowni Państwo, to się te, ten tweet spodobał się ludziom. O tym, że. E, 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 tak ustanowić nagrodę Miziołka. Joanna Miziołek to jest pani, to jest dziennikarz dziennikarka wprost, dziś jest to pismo wydawane tylko w formie PDF -a. kiedyś to był zacny, duży tygodnik dla którego ja pracowałem no i w 2020 roku Joanna Miziołek ogłosiła drodzy Państwo, że nie należy e, 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 że nie należy żałować nie, że nie należy żałować Likwidacji biznesu futerkowego, ponieważ e, przemysł futerkowy produkował na eksport. Ja teraz po, pozwolę sobie Państwu przeczy, przeczytać, co ona powiedziała. Expert, eksport świadczy o tym, że jednak nie my na tym zyskujemy jako kraj, tylko zupełnie inny kraj. A. E, wtedy gospodarz e, programu Salonik Polityczny, Rafał Ziemkiewicz, nie mógł też właśnie uwierzyć w to, co usłyszał. E, Potem jeszcze muziałek próbowała się tam jakoś ratować, że to nie chodziło o, o brak zysków z eksportu, tylko małe podatki, które branża futerkowa daje do budżetu. Do budżetu. W każdym razie ta historia pokazuje, że nie, naprawdę nie trzeba być wybitnym intelektualistą, żeby robić karierę w mediach. Mnie też osobiście przypomina się kwestia Rafała Jękiewicza. Rafał, Rafał Ziemkiewicz to jest facet, który jest człowiekiem, o którym się mówi takim jako memie o researchu ziemkiewiczowskim. Research ziemkiewiczowscy polega na tym, że po prostu Ziemkiewicz jest niechlujny. Jemu się coś tam wydaje i pisze z głowy, czyli z niczego. Czasem nawet nie. Nie. nie, nie sprawdzi nawet w takiej przysłowiowej Wikipedii. Tu znowu odwołam się do znakomitego blogu kompromitacje.blogspot.com Ebenezer Royta i artykuł Niepoprawny Rafał Ziemkiewicz albo Chłop z fantazją. Tutaj dotyczy jego książki Hamnie Zbuntowany. Ziemkiewicz tutaj cytuje autora uparcie podtrzymuje stereotyp polskiego popa, który wprawdzie orze i sieje, ale czasem sam nie bardzo wie co, bo gumno ma takie nieładzie, że aż przykro patrzeć. Jego książka dotyka spraw ważnych, w wypadku których argumentacja powinna być za, bez zarzutu. No i tutaj dalej. I teraz trzy przykłady. Na przykład o zwycięstwie w rywalizacji z zakonem, nie to jest cytat Ziemkiewicza, nie zadecydował Grunwald ani wojskowy sojusz z Litwinami. Myśmy po prostu tych krzyżaków zazbroili na śmierć mniej więcej tak jak w czasach nam współczesnych Ronald Reagan doprowadził do bankructwa i zagłady sowieckie imperium zła. Ktoś pamięta, w jaki sposób przeszedł w polskie ręce Malbork, którego niezbobyte fortyfikacje nie pozwoliły Jagielle wyciągnąć praktycznie żadnych konkretnych korzyści z wielkiego zwycięstwa pod Grunwaldem i hołobionego przez Długosza sukcesu Koronowa? Nie, nasi dzielni woje nie wdali się tam po przyłożonych do murach drabinach, ani przez wybitą dziurę. Po prostu wielki mistrz nie miał już czym zapłacić stanowiącym załogę stolicy włoskim kondotierom, więc zmuszony był im puścić fortecę w zastaw. Dowiedziawszy się o tym, mieszczanie pruscy zebrali szybko potrzebną kwotę i wykupili Malbork od Włochów i przekazali go polskiemu królowi. Z całym szacunkiem dla naszych rycerzy to dopiero było epokowe, historyczne zwycięstwo. No i to jest oczywiście... Rozdział Siła Słabości w książce Ham. No i tu, jak zwraca uwagę Ebenezer Reut, dwutkrotna wzmianka o jakichś fantastycznych włoskich kondotierach w Malborku świadczy, że Ziemkiewiczowi nie chciało się nawet <coughs> odpowiedniego hasła w Wikipedii i spisywał jedynie to, co akurat kołatało mu się po głowie. Malborg sprzedał nam Olżich Czerwonka, przywódca najemników czeskich. Sprawa zresztą nie poszła szybko. Pretraktacje trwały prawie dwa lata. Początkowo mieliśmy atet na 21 twierdz, potem 6, a skończyło się na trzech. Naturalnie z braku pieniędzy, z którymi u nas też było krucho. To też opowieść, jaka by Polacy krzyżaków zezbroili na śmierć niczym Regan, to bajka. Ostatecznie kupiliśmy Malburg za pożyczone pieniądze, a Gdańsk udzielił nam kredytu nie ze ślepej miłości do polskiego króla, lecz w zamian za intratne przywileje, więc kto wie, czy to nie było jego epokowe, historyczne zwycięstwo. I to jest taki pierwszy właśnie przykład. To one są bardziej, znaczy, po, krótko mówiąc, Ziemkiewicz no, nie popłynął tak, jak płynie, popłynął Mazurek, który po prostu powiedział coś, Szanowni Państwo, czego ja sobie nie wyobrażam. Ja nie wiem, jaki on ma stan wiedzy historycznej, Tomku, bo no, tu tam jeszcze potem wrócę jeszcze do Ziemkiewicza, bo to, to szczerze mówiąc, to, co mi, to, co, to, ten błąd, który popełnił Mazurek, to mi przypomina. Jakością, taką hi historię sprzed trzech lat redaktora panoramy <laughs> tej TVP, TVP za czasów Jacka Kurskiego Karola Gnata, który wprowadził te wszystkich w osłupienie, twierdząc, że e, kiedy słońce okrąży Ziemię, no to, e, to wrócimy do państwa. I wiecie Państwo, to jest, to jest no jed jednak facet, który uchodzi za elitę intelektualną. I jeszcze gdybyście zestawili to z. No, jakaś teoria heliocentryczna Janku, bez sensu. Wiadomo, że Ziemia jest płaska i pod spodem jest Piekło, a na końcu są takie smoki, dwa, które pilnują. To jest proste. Nie, Ziemia ale to, 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 to przy, przy, przyznasz, że. No, bo bo ty, ty nie znasz osobiście Mazurkę, ale ja powiem Państwu tak, że. Znaczy, ja widuję, wiesz, widzę to nadęcie. Tę jest... wyższość, tę wyższość pokazywaną swo, swoim ludziom, którzy, których tam łaskawie zaprosi i takie patrzenia jak kot na mysz, jak ja cię zaraz jem, co ja ci zaraz zrobię, ja, ha, ha hi, hi, hi. No dostał takiego plaskacza od Sasina, i to mi się podobało, bo. Yy... Sasin po prostu, kiedy zaczął być dociskany, zapytał się go o jego brata i o stanowiska, jak, jakie, jakie pełni w Państwa. No i Mazurek szybko się wycofał. Tak. To Mazurek szybko się, się wycofał. Ja często widywałem takich pseudointelektualistów. Ty tak jak wiesz, Janku, ja, y, moja rola często w y, różnych grupach przestępczych polegała na tym, żebym no, grał pół debila, bo tam, tam nie można było inaczej, bo bym rzeczywiście bardzo się um, odróżniał. Także w niektórych przypadkach to trzeba było robić. <laughs> Natomiast tutaj jest zupełnie inaczej. Zwróćcie państwo uwagę, że na przykład Donald Tusk, dobry, dobry historyk, ja też tutaj nie, nie muszę nie muszę kalić się, ale on nie używa tych wszystkich wtrętów takich, e, żeby pokazać, że jest erudytą. Intelektualistą. Zna historię i na pewno, jeżeli dyskutowałby, dyskutowałby z Kaczyńskim, Kaczyński nie miałby możliwości, żeby go na czymś zająć. A ci ludzie, tak, no to, są, to są tego typu zachowania. No taki poseł Kowalski, który widzicie, co sobą reprezentuje, i tę jego wypowiedź, czy wystarczy. Popytać, posłuchać pana posła, mojego ulubionego, Leonarda Krasulskiego, który no, po prostu da mu mówić, żeby mówił, czy mój ulubiony poseł, który dostał się od Kaczyńskiego, pan poseł Baszko, który opowiada o szeptuchach, opowiada w samolocie, jak jeden Hindus gdzieś tam usłyszał, że ktoś jest chory, jak go wyleczył. No, no niesamowicie ciekawe, ciekawe rzeczy, pasjonujące. I to jest wszystko, no, to, szanowni państwo, to jest wytwór, jednak ja, ja pomyśleć, że mam obsesję. Ale to jest wytwór PiSu, bo Pis obniżył poprzeczkę bardzo. Bardzo obniżył poprzeczkę. Kaczyński spowodował to, co w pewnym momencie robili komuniści. To znaczy, żeby nie mieć kompleksów, uważali, że. No ten prosty lud, ci ludzie sami zrozumieją, będą wiedzieli, będą się dokształcać, a ta reszta, która ma zbyt dużą wiedzę, no to, to jest. Ale asymacja. Asymacja. Co, mnie, to mnie, co mnie słuchaj, co mnie szokuje, hmm. to jest to, że ten wywiad nie był na żywo z tego, co piszą internauci, czyli panowie hmm. mieli czas, żeby to wyciąć. Ja w ogóle powiem państwu, to powinien zareagować nawet Personel, który był. Ale on e... lubi słuchać swoich słów, Manwulek, i wydaje mu się, że wszystko, co powie, to jest prawda objawiona. Rozumiesz? Bo to tak jest, jest, że każdy to... się powie to, co on powie, bo, bo nagle okaże się, że tak jak dawniej jego wywiad spowoduje, że ktoś współczesnego państwa staje Jest stanie. Ja, ja powiem Państwu: takim szczytem bezczelności była historia z jego wywiadu z Moniką Jaruzelską, gdzie Monika Jaruzelska, która sobie w weszła takim przebojem do, można powiedzieć, rozpoznawalnych dziennikarzy dzięki swoim książkom. I Mazurek chciał ją dociskać o te książki, ale nie zadał sobie trudu, aby te książki przeczytać. I to w ogóle wypada, w pewnym momencie ona go przydybała na tym, że on tych książek nie przeczytał. Znaczy, powiem Państwu, że to jest trochę zaprosić gościa, z którym chce się rozmawiać o jego książkach i nie przeczytać tych, tychże książek. To jest taki poziom, takiego pseudo właśnie zawodostwa, czyli on nie będzie czytał takiej literatury, nie będzie marnował na to czasu, ale będzie udawał, że ją czytał, czyli na bazie jakiegoś streszczenia. Jak literatury. Marisa Szerów i, i, i uważa, że jest genialny i że każdy... nie, to, to, co mnie... To, co mnie szokuje. go nie chcą gadać z tobą, ja nie chcę, nie chcę gadać, nie chcę, nie chcę, bo ty jesteś merytoryczny i ich po prostu tłuczesz. No. Dlatego... Mam sy sytu mamy sytuację tego typu, w której e, ktoś powinien zareagować. Wiecie państwo, sytuacja, w której e, poważni redaktorzy zadają tego typu pytanie, jak... Ciekawy jestem w ogóle, jak co sobie myśli Felsztyński, który słyszy, słyszy tego typu e, historię. No, który jest... Felsztyński to jest postać bardzo ciekawa. On napisał książkę Wysadzić Rosję z Aleksandrem Litwinienką. Od tamtego czasu e, Felsztyński musi na siebie bardzo uważać. E, bo nie wiem, czy Państwo słyszeliście taką historię o rosyjskim pilocie, e, który ukradł e, helikopter zdaje się tam yy, z, i przywiózł. Notabene nie przywiózł go yy, sam, tylko jeszcze z dwoma kolegami, którzy nie byli yy, skłonni zdradzić Rosji. I zastrzeleni od razu przez To skończyło się dla nich bardzo niefajnie i panowie yy, z Rosji postanowili, że choćby nie wiem co się dzieje, tego dopadną. On im bardzo ułatwił zadanie, bo y, swoje świeże bogactwo, bo dostał tam y, minimum pół miliona... Euro z, za tą zdradę, plus nową tożsamość. No ale postanowił wydawać te pieniądze w Hiszpanii. Powiem Państwu, że tak. trudno byłoby się, powiem Państwu tak, że te pieniądze, które dostał za zdradę, plus jeżeli to powiem tak, to żeby się tych pieniędzy, żeby się ukrywać. Przed służbami rosyjskimi jest po prostu za mało. Nie, nie powiem tak, gdyby postanowił mieszkać gdzieś naprawdę bardzo skromnie, w jakimś bardzo odludnym miejscu, unikać mediów społecznościowych, może miałby szansę. No, ale ją nie... proponowali funkcjonariuszy wywiadu Ukrainy, że zapewnią bezpieczeństwo na Ukrainie, że może normalnie funkcjonować tam i żyć. I no to było bardzo. Logiczne, natomiast on no, nie pomyślał o tym, wyjechał do Hiszpanii, żył w takim, no bardzo nihigienicznie, właśnie I... po czymś takim, co zrobił, nawet w środowisku yy, właśnie zinfiltrowanym przez, przez wywiad przez wywiad rosyjski. Tak, ale, to, gorący, ale to, skan... to dlaczego, i... dlaczego mówimy to przy tak. felsztyńskim? Dlatego, że Felsztyński też ma taki wyrok śmierci zaoczny, yy, czyli nie jest on ofic oficjalnie <laughs> wydany. Natomiast no, Rosjanie na niego polują. Rosjanie chętnie by go skarcili, bo to jest taka praktyka u nich, żeby wszyscy ci, którzy podnoszą i są dotkliwi, a to co robił Felsztyński, to była jednak wrócenie mocnej merytoryki do tych oskarżeń pod adresem Władimira. Putina i jego hmm, otoczenia, dodatkowo Felsztyński wnosił. Hmm warsztat pisarski po prostu do tych y, opowieści. To, to, że tam jest jakiś były funkcjonariusz, który coś, coś tam sobie gada, to nie jest tak wszystko to po żeby to przedstawić. W każdym razie to naprawdę bardzo poważna osoba. Wiecie Państwo, ja się, ja, 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 ja się śmieję... No, Można że... by nosem wciągnął, gdyby chciał. No właśnie się śmieję, śmieje się, dlaczego, skąd, skąd ta, skąd ten po prostu pomysł, żeby akurat tego człowieka w taki sposób postawić przed, przed takim zadaniem. No, pan jest kulturalny, Mazurka nie wyśmiał, natomiast my tu mamy do czynienia to jakim, takim, jak, jako taki przyczynek do tego, kto jest elitą, kto jest najbardziej walecznym z tych przedstawicieli. Czarnym koniem, tajną bronią, Janku. Jarosława Kaczyńskiego, bo powiem szczerze, ja naprawdę jestem szokowany. Mazurek bardzo dobrze pisze, jak na dziennikarzy. Nie jest to jakiś taki genialny autor, ale wszystkie te teksty, które jego czytacie, to są jego. To jest dużo. Na przykład ja miałem teksty, czy one są w oryginale, czy one są poprawione, to to niewiele zmienia. Bo panowie po prostu strasznie nudno piszą. Mówi na przykład o ludziach typu Wilcztajn, Ziemkiewicz, nie Ziemkiewicz, tylko ten, Wilcztajn, Semka. Ziemkiewicz akurat dobrze pisze, tylko jak właśnie tutaj przeczytałem Państwu, te jego bajki, które on pisze, mają niewiele wspólnego z prawdą. To jest ten właśnie słynny research Ziemkiewiczowski. Tylko te pomyłki Ziemkiewicza, tutaj, które wskazał na przykład Ebenezer Reut to są takie pomyłki dla koneserów. No to trzeba sprawdzić, że to nie żadni włoscy najemnicy, tylko czescy, że nie mieszczanie zebrali, tylko Gdańsk pożyczył pieniądze. No takie, wiecie państwo, facet wie, że gdzieś dzwoni, wie, że kupili, ale nie wie od kogo, nie wie za ile, ale zgrywa faceta. Co jest, powiem państwu, śmieszne i smutne, bo ja mu kiedyś zwracałem uwagę, że po prostu powinien wynająć researchera. Czyli zapłacić komuś, kto mu zrobi tak zwaną dokumentację, ewentualnie wydawnictwu, które z nim współpracuje. Gdybym ja wydawał Ziemkiewicza, to ja bym po prostu y, y, nałożył na redaktora obowiązek trzeba by oczywiście redaktorowi dopłacić, żeby zweryfikował y, warstwę nie tylko językową, ale również faktograficzną. I dobrze redaktorzy tak robią. Ja no właśnie, to musi być, musi być coś innego, ale oni już tego nie rozumieją, y, co co należy robić. Ja pamiętam jak, jak, jak miło mi się rozmawiało z, z linotypistami, bo był taki zawód, to był zawód ludzi, którzy y, przepisywali teksty na takiej wielkiej maszynie do pisania, która topiła ołów i, i wychodziły bezpośrednio czcionki wołowiu, które y, służyły wtedy służyły wtedy ze do do y, Łamania, łamania gazet. I ci ludzie znali mnóstwo tekstów. Ci ludzie czytali. Tak samo drukarze, wszyscy ludzie, ci ludzie, którzy mają do czynienia ze słowem, pisanym, to u nich to jest naturalne. To, to, to jednak jest niezwykle niezwykle ważna, ważna rzecz. Ja by, tak bym porównał tę część tych linotypistów, yy, drukarzy, czy redaktorów technicznych, czy innych ludzi, którzy musieli mieć do czynienia ze słowem czytanym. Oprócz tego yy, też, też mieli bardzo, bardzo szerokie umysły. Oni by są powciągali tych ludzi, tylko w ludziach nie ma chyba... Ale wiesz, to są takie rzeczy, jak my na przykład... Tej chęci, tej chęci, wiesz, dominowania nad innymi, bo... Ale ale to jest... To jest ta chęć, wiesz, to powstało z niczego. To jest właśnie chodzi o to... Ale to jest niczym niepodbudowane. Ale to jest właśnie, to chodzi o to, że ta wyższość nie ma żadnej podstawy. Ja powiem Państwu jeszcze raz, że fakt, iż nie zareagował... Yy, nikt ze słuchających tego nagrania. Wiecie Państwo, no, no, to, to się aż prosi, żeby parsnął śmiechem i żeby nawet wyciąć ten fragment. Anek, czego ty wymagasz, jeżeli do, by, by, były żarty do elektoratu powiedzmy, pisowskiego ktoś wychodził i pytał się o, o homo sapiens. No pamiętasz ją, no, Czego my chcemy? No, wiesz, tak, czy... bo to były, to były te zabawy, szanowni Państwo, że ktoś robił e, sądę, co byś zrobił, gdyby się, gdybyś się dowiedział, że twój przyjaciel, przyjaciółka jest homo sapiens. To była, ta, była taka, do jakiego elektoratu, jakiego elektoratu, to było kilkanaście lat temu, była słynna sonda. No, drodzy Państwo, nie wyszło, nie wyszło tam dobrze. Oczywiście ci, którzy podawali, być może podawali tylko te takie najbardziej skrajne przypadki, więc to nie wiadomo, nie, nie wiem jak, jak dużo osób... Zbywało ich śmiechem, natomiast to, co pokazali, to była przysłowiowa, naprawdę takie wołało o pomstę do nieba, to znaczy oczywiście panowie kojarzyli słowo homo sapiens z orientacją homo i tylko jakaś taka starsza pani w tym klipie, pamiętam, który był puszczany, uśmiech, popatrzyła, taka iskierka jej się zapaliła w oczach, homo sapiens, ja bym się bardzo ucieszyła. Natomiast wracając, wracając do Mazurka i tej całej historii, to jest właśnie ta elita, którą sobie Jarosław Kaczyński wymyślił, czyli ludzi, którzy, to powiem szczerze, ja nie wiem, Mazurek teraz zawiesił konto na Twitterze, najbardziej mi się podobało, że tam są już próby Piarowskiego, Rozprowadzenia, rozmasowania tej historii pod hasłem, że. Fertował, ma... fertował, tak, nie, Że Mazurek ze Stanowskim zrobili to celowo, żeby wywołać burzę wokół kanału Zero, żeby wszyscy, żeby się klikał materiał o Felsztyńskim, żeby wszyscy biegli sprawdzić, czy rzeczywiście Mazurek nie wie o tym, że była rewo były rewolucje w, w Rosji, które. Aha obaliła, która obaliła Cara. W ogóle że było jeszcze śmiesznie, drodzy Państwo, tych rewolucji w Rosji było naprawdę sporo i to nie by taki Pan Hylniewiecki proponuje, żeby Pan Mazurek sobie kliknął. O, się... Tak, tak, tak. Tak, mówimy o tych, którzy dokonowali skutecznych zamachów. Obalił Cara skutecznie. Tak. naprawdę go obalił. Tak, to mówimy o, o, o zamachu, o, o zamachu na Cara. I to też jest, szanowni państwo, to, 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 to już, ale to już jest tą specjalistycznym. Proszę Państwo, no to jest, to jest to, z czego ja się cieszę. No nie muszę ci Janek kadzić, ale że ty właśnie masz tę chęć i tworzysz te pisma historyczne, które w sposób taki rzeczywiście... Zaciekawiający, ludzi przekazują wiedzę historyczną. To jest bardzo ważne. Tak, to jest tak, czy znaczy historia. To jest bardzo gdy, ważne. Rzeczywiście... Gdyby, historia, gdyby historia, zupełnie serio, gdyby historia była lepiej nauczana w Polsce, bo Jarosław Kaczyński on nie chciał, bo oni tam mówili o zwiększeniu nauki historii, ale jakiej historii? My jako naród mamy gigantyczny problem polegający na tym, że my cały czas nie przetrawiliśmy przedwojennej Polski. Cały czas w Polsce nie, w polskich podręcznikach nie jest wyraźnie napisane, że Józef Piłsudski jest człowiekiem, który się dopuścił zbrodniczego zamachu stanu, że wprowadził dyktaturę, że zabijał, torturował swoich przeciwników politycznych, że fałszował wybory, że utworzył pierwszy polski i chyba jedyny polski obóz koncentracyjny, bo te powojenne obozy które organizowano w Polsce, na przykład dla Niemców, też dla tych nieprawomyślnych, to nie były polskie obozy, to były obozy sowieckie, ponieważ tak naprawdę władza e, należała nie do e, Polaków po wojnie, tylko władza należała do sowieckich namiestników, więc to oni decydowali politycznie o tym, żeby otwierać jakieś tam obozy, a nie Polacy. Ten, ten Bereza Kartuska jest zaś takim jedynym polskim obozem. To też ktoś może powiedzieć, bo tam mówi się, że tam było kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych. Niektórzy mówią, że gdyby tam doliczyć tych, co to zdrowie stracili i wyszli, to może dojdzie do ponad... Moral niestety, wiesz, moral niestety Żyd, który... No, chciałby... A ty mówisz o powojennych, ale skaczesz, skaczesz, bo ty mówisz o powojennych obozach, Ja teraz wracam do Berezy Kartuskiej. Natomiast e w, e chodzi o to, że... E nie mamy, w, nie mamy w, pod, w polskich podręcznikach, nie ma tego przetrawione, nie jest to w żaden sposób wypowiedziane. Gdyby y, polskie podręczniki y, do historii opowiadały historię przedwojenną w sposób właściwy, to, y, to, to, to sobie Kaczyński nie mógłby pozwalać na teksty, że jak, że jak jest dyktatorem, to jest takim dyktatorem jak Piłsudski, bo on uważa, że w znacznej części społeczeństwa dyktatura Piłsudskiego się dobrze kojarzy. Tak. Cały czas, gdyby popatrzeć na to, co się wydarzyło między rokiem 26 a 39, to przejęcie władzy przez Piłsudskiego było praprzyczyną utraty przez Polskę niepodległości w 1939 roku, bo dyktatura sanacyjna w 1938 roku doprowadziła do likwidacji Czechosłowacji tylko dlatego, że szybko potrzebowali wewnętrznego sukcesu. Więc oni zajęli załodzie, za cenę. Doprowadzili do. Okej, okay, za oziem można mówić, należało nam się, Czesi nam zbili już plecy w 1920 roku. Tylko, że oprócz takich kwestii emocjonalnych jest też logika. Od momentu, kiedy Polska dopuściła do upadku Czechosłowacji, byliśmy skazani na bycie wasalem Niemiec, no bo ewentualny konflikt kończył się po prostu gigantyczną wtopą. Ale dlaczego o tym jest przy tych wszystkich panach? Dlatego, że PiS odwołuje się wprost do dyktatury, odwołuje się wprost do dziedzictwa piusowskiego i nikt go nie kontruje tak na propo, poza nami. Jesteśmy jakimiś takimi rzadko ktoś po prostu zwracał uwagę, że to przywiązanie Kaczyńskiego publiczne. Do Piłsudskiego, gdzie on, to nie jest jakaś, przy, 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 to jest do tradycji, to jest takie mrugnięcie okiem pod hasłem: Wy nawet głąby nie wiecie, co ja wam szykuję, bo wy nie wiecie, co robił e, Piłsudski. Nawet ten cały atak na sądy, cała ta ustawa, którą oni robili w 2017 roku, jest tak. praktycznie kopią dekretów Mościckiego który, no wtedy nie było Trybunału, nie było opinii międzynarodowej, wszyscy mieli wszystko wyrąbane. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiła władza dyktatorska Piłsudskiego, było podporządkowanie sobie sędziów. I oni sobie zrobili taki dekret, że jak im się sędzia nie podoba, to go prezydent przenosi w stan spoczynku. Po prostu. Wtedy w ogóle Polska była bardzo, bardzo biednym krajem i dla takiego człowieka, który był sędzią, jeżeli on został nagle przeniesiony w stan spoczynku, to on biedę lepał. I jeszcze wtedy, gdyby, jeżeli on się pokajał, był miły, grzeczny, to może mu dawali licencję i pozwalali na przykład otworzyć yy, kancelarię. Notariat, no, kancelarię notarialną. Yy, natomiast w przeciwnym wypadku yy, ludzie naprawdę mieli gigantyczne problemy. Yy, brak tego, yy, brak tej wiedzy wśród ludzi, między innymi, doprowadził do tego, że mało kto sobie zdaje sprawę że teraz się oczywiście pis teraz się bardzo ładnie próbuje ubrać w obronę praworządności ta obrona praworządności ma polegać na tym że pis broni swoich sędziów tu pamiętajcie mówimy przede wszystkim o sędziach sądu najwyższego którzy nie są sędziami i sędziach którzy awansowali do sądów okręgowych apelacyjnych i dostawali te awanse w zamian za konkretne usługi i trybunału kulinarnego. Tak, i trybunału kulinarnego, gdzie w ogóle, no przecież tam jest trybunał, niby był sądem politycznym, ale ten sąd miał, tam trafiali do czasu PiSu, trafiały ludzie naprawdę z wiedzą prawniczą. Wielki dorobek, niezwykle merytoryczny. Tak, tak którzy nie dostawali 9 lat, 9 tak. lat pracy i bardzo wysoką emeryturę. W zamian za to, żeby nie czuć się zobowiązanym do nikogo, żeby dbać tylko i wyłącznie o swoją spuściznę i to, jak będą wspominali. I PiS złamał zasadę i skierował tam po prostu partyjnych urzędników w rodzaju Piotrowicza, w rodzaju Pawłowicz, ludzi, którzy reagują w rodzaju pani Przyłębskiej, ludzi, którzy nie są wybitnymi prawnikami, aczkolwiek w wypadku pani Pawłowicz. Powiemy tak, ona była dobrym prawnikiem, dopóki chciała być dobrym prawnikiem, ale w momencie, w którym ona na przykład w 2017 roku wygłosiła słynny statement publiczny, który jest nagrany, że propozycje Andrzeja Dudy są niezgodne z konstytucją, ona to powiedziała publicznie, ale ja to popieram, ponieważ tak się dogadaliśmy politycznie. I to mówi kobieta, która potem jest skierowana do. Trybunału Konstytucyjnego, czyli ma świadomość. Tak, de facto wsadziła Kamińskiego z Wąsikiem do więzienia. No, no nie no, naprawdę. Tak, szanowni Resultuję. Państwo, przypominamy, na sądzie ostatecznym, jeżeli istnieje, my nie wierzymy, ale są tacy, co twierdzą, to na pewno na, na korzyść pani Pawłowicz będzie świadczyła ekspertyza, która zaprowadziła tego Wąsika, Wąsika i Kamińskiego do e, aresztu, do utraty... E, 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 pod... Tak, do, bo to, chodzi o to, że ona potwierdziła, że y, CBA nie miało prawo, prawa wydawać dokumentów legalizacyjnych żadnych. Krótko mówiąc, y, oni myślą, że to jest takie drobne przestępstwo w postaci tego, że sfałszowali dokumenty. Są określone procedury, które mówią, że na przykład dokumenty legalizacyjne może fałszować Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i uwaga y, 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 no Hmm. To jak certyfikat bezpieczeństwa teraz nagle by chciała policja która nie może tak. policja bo ale może nie, nie by W i SKW. i teraz tak I... To jest bardzo poważne przestępstwo. Tak, tak. Wyprodukowanie fałszywych. Wyobraźcie sobie, że na potrzeby tej operacji doszliby do wniosku, że nie ma żadnych pieniędzy operacyjnych, które można zainwestować, więc sobie wydrukujemy, bo mamy akurat matrycę, nie wiem, operacyjnie wydrukujemy sobie tam te, ten milion. Wydajemy tajne polecenie pwp o wydrukowanie jakiejś tam kuli tak. pieniędzy. Tak, dlatego, że, że, że tego. I to jest, to są ludzie, którzy nie rozumieją, że państwo nie może działać. Jeżeli jest procedura, która Zabrania, bo to jest, zasada jest taka, jeżeli urząd nie ma zgody na dokonanie fałszerstwa, jeżeli nie jest upoważniony, że do, bo to, to fałszerstwo to się nazywa dokumenty legalizacyjne. Wiecie Państwo, jest taka słynna sprawa dotycząca ekologów z 2018 roku. Teraz ta sprawa wraca. My tam się tym zajmujemy i wyobraźcie sobie, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowała tam agentów swoich. Na fałszywych legitymacjach policyjnych, którzy niszczyli auta ekologów. I uwaga, jeden z tych ludzi zgubił taką fałszywą legitkę. Ekolodzy to znaleźli, ale to była fałszywa legitymacja policyjna, złożyli doniesienie. Teraz tutaj taka uwaga do nowego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Trzeba chyba sprawdzić tą sprawę. To jest rok 2018, to jest grudzień, to jest Warszawa. To jest ujawnienie tożsamości, ponieważ e, przez ponad dwa tygodnie e, kazano ludziom inwigilować ekologów w jednym miejscu. Oni są doskonale obfotografowani z twarzy, e, z numerów rejestracyjnych spalono iluś funkcjonariuszy, spalono ileś e, wozów e, i uwaga, potem doprowadzono do iluś. E, przestępstw polegających na umarzaniu tej sprawy na poziomie policji, ponieważ policja się zorientowała kto, wy, kto, kto czyja to jest fałszywa legitymacja, bo uwaga, fałszywą legitymację mogli zrobić tylko i wyłącznie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Agencja Wywiadu, więc szybko ustalono, że zrobiło to ABW. Więc to też jest taka ciekawa historia. To do po zdjęcie chłopa jest, to jest nie, nie problem ustalić, kto, kto się tym, tym postąpił. Wiesz, to jest no mały bo... światek, wiesz, jak wygląda. No, to... no więc, szanowni państwo, to będziemy, będziemy kibicować w tej sprawie znaczy, Pokaż Pokazać mu, słuchaj, byłeś tam tym nożykiem, działałeś po tych oponkach. To jest proste. No właśnie. No, no nie byłeś Zatykałeś rurę A, Szanowni to... Państwo, historia bez cenzury. Wiecie, to jak nie chcecie być, być jak Mazurek, to, to czytajcie, Szanowni Państwo. Nie bądźcie jak Robert Mazurek. Nie uważajcie o tym, że w Rosji nie było żadnych rewolucji. Tutaj naprawdę staramy, staramy się tą historię opowiadać w sposób ciekawy. Niektórzy z Państwa piszą, że gdybyśmy to, że gdyby tak była wykładana historia, jak my opowiadamy, to, to, to byłaby to ulubiony przedmiot. Dziękujemy za komplement. Oprócz tekstów na okładce, tajny współpracownik Hitler. Führer donosił dla kolegów: Szanowni Państwo, on się znalazł w Narodowej Socjalistycznej Partii. Jako prowokator. Został wysłany... Agent Reisvery, tak. Tak, został, został wysłany po prostu, żeby szpiegować, prowokować i tak mu się spodobało, że, że rozwinął tą partię. Wiecie państwo, to tak... To, 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 to tutaj teraz w ogóle z tymi niemieckimi pomysłami, to ja przypomnę, że tak samo było z Leninem. To też był niemiecki agent wysłany do Rosji, żeby doprowadzić do tego, żeby Rosja się wycofała z wojny. Yy, powiedzmy sobie, operacja przeszła najśmieszsze, sukces operacji przeszedł najśmieszsze oczekiwania. Nie mówiąc, Janku, yy, podobna operacja była przeprowadzona z Piłsudskim. Tak, yy, tak Piłsudski, i też, tego, Piłsudski też, też został wypuszczony. Tomek ma oczywiście rację. To też jest, jak się Państwo zastanawiacie, yy, jak to jest, że Polska odzyskała niepodległość. O tym też nie ma w podręcznikach. Polska odzyskiwała niepodległość przez cały, 2000, przez cały 1918 rok. Tak. Istniał polski rząd o nazwie Rada Regencyjna i co się dzieje? 7 listopada powstaje rząd w Lublinie, założony <coughs> przez socjalistów, kumpli Piłsudskiego. I powstanie tego rządu było najprawdopodobniej warunkiem tego, żeby zwolnić Piłsudskiego z aresztu domowego. Bardzo luksusowego zresztą, półotwartego. On tam w Willi jest, jad sobie sute obiadki, spacerował. Chodził na spacery po mieście. Tak, tam jest. Więc jego wysłali. I uwaga, ten rząd lubelski miał również za zadanie wydać, wydał nakaz aresztowania generała Tadeusza Rozwodowskiego. To też był taki warunek, bo Niemcy się strasznie Rozwodowskiego bali. Uważali, że ten facet, jako organizator i dowódca wojska polskiego, jest po prostu dla nich szalenie niebezpieczny. Więc to były takie warunki. Trzeba przyznać oczywiście, że Piłsudski po zwolnieniu nie dążył do wykonywania aż tak bardzo tych poleceń swoich sponsorów, ale to jest taka historia. Inni go Niemcy pociągiem do Polski przywieźli. Tak, to drodzy Państwo, w każdym razie... Jak Lenina. To, to był dokładnie ta sama operacja. Historia bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach, naprawdę polecamy, bo warto. Panie Jarosławie, Pan Nozofiu, ja nie dziwię się, że Pan ma teraz złe dni i Pan płaci od wczoraj. No pan jęczy, denerwuje się. Tak, ta Unia, wredna Unia. Przecież co by to było, gdyby Pan dostał te 600 miliardów? Przecież by Pan nas zabetonował do końca swojego życia. Spełniłyby się Pańskie marzenia. Ty, no, no, jak tak można? Ja się nie dziwię Panu. Teraz musi być ten Pana tajny plan, żeby jak najszybciej wrócić do władzy. I spożytkować te frukta. pan to weźmie, pan wie, jak to wydać. Przecież to naprawdę, a, a ci ludzie od pana też wie, jak mówię, Pan by im wszystko ładnie rozdawał. No. Mm, także wie pan, no rzeczywiście, mi się wydaje, że ten plan się nie uda. Wam jest ciężko przyznać rację, że to jest olbrzymi sukces Donalda Tuska. Mm, natomiast jedno jest fajne, bo pan rozumie, że to wina dobry. Bo żeby Ziobro nie miał takiego głupiego stanowiska i panu nie przeszkadzał w tym wszystkim, to pan by poszukiwał tą Unię jak zwykle, żeby oni dali, pan miał wnosić ten wymiar sprawiedliwości, pan sobie później go dam, domknął, no by pan spożytkował kasę, później by pan robił po swojemu, jakimiś innymi metodami, ale byłaby kasa. Także Morawiecki miał rację, miał pan rację. Tak. To ziobro Panu to wszystko skrzanił. No ja nie wiem, no teraz już chyba relacje z nie będą najlepsze, bo te pieniądze się panu należą. To Pan mógł mieć te 600 e, miliardów. To Pan mógł to zrobić. Wie Pan, no, Pan jakby to spożytkował. Panie Jarosławie, no pomarzyć można. Bo teraz Pan rozumie, że te 600 miliardów i pozostało już te pieniądze, które będą z nimi, bo to jest nie koniec. To w zasadzie. Odsuwa pis w niebyt. To już jest koniec, Panie Jarosławie. To jest właśnie koniec. Szanowni Państwo, do zobaczenia.